Czołem, to ja, CDDZio! Okej, witam was po raz kolejny w moim Zagrajmy w Spyro 2 Riptos Rage Quit! Okej, ostatnio w tym Let's Playu dostaliśmy się do Avalaru, gdzie poznaliśmy Elore Huntera, profesora, a także Ripto, antagonista tej gry, którego musimy z krainy Avalar wywalić. No i także po drodze jeszcze do Dragon Shores, czyli miejsca, gdzie Spyro chciał spędzić wakacje. Po drodze zdobyliśmy dwa talizmany od mieszkańców krainy Colossus i Glimmer. I dziś w tej grze zdobędziemy kolejne trzy talizmany w trzech kolejnych krainach. Ale zanim do tego dojdę, jeszcze coś chcę zrobić tutaj w letnim lesie. Więc idziemy tutaj jeszcze w lewo, jestem jeszcze na początku na tej pierwszej sekcji letniego lasu, tuż przy wyjściu z Glimmer. Tamten portal, wiecie. Tak, tu jest takie oto małe jeziorko. I teraz, skoro możemy już nurkować, to zanurzmy się! I tak, w tym jeziorze jest tutaj parę klejnotów. W jeziorze. W jeziorze! Stara reklama efektu Axe, czy co to było, już nawet nie pamiętam. Chyba efektu Axe, wiecie, z tym gościem, co wiecie, mu dziewczyna samochód do wody strąciła, coś takiego, wiecie. Zawsze mnie bawił, jak u tego gościa tak właśnie głos tak się łamał, wiecie, tak w jeziorze! Nie wiem, coś w tym typie. I tak, tu właśnie mamy takie oto Secret Passage, przez które nas prowadzą te oto klejnoty, tak dalej. Tak, takie oto Secret Passage, takie oto schodki na górę. I co jest tam na górze? Kolejna już siódma kula. Siódma smocza kula, Dragon Ball, wiecie. Smocza kula, Dragons, wiecie, Spyro jest smokiem i siedem kul z pieniądze. A, nieważne, idziemy dalej. Okej, kolejny poziom, który zwiedzimy, to Idol Springs, źródła bożków. Nie idoli, tylko bożków, a tym bardziej nie fanów. Tak mówię, nie wiem czemu, ale tyle osób myli takie słowa jak fan i idol. Nie wiem czemu, przecież one są ani trochę do siebie niepodobne. A, nieważne. Kasenka. Wow, ktoś tu chyba nie ma życia z tego, co widzimy. Okej, co powiesz, panie Majsterkowicu? Okej, więc z tego, co rozumiem, ci Majsterkowicze wyrzeźbili tych bożków i oni nagle przez jakieś tam tajemnicze siły zostali ożywieni i tak dalej i się zemścili poprzez zamykanie i kradzież jedzenia, tego typu rzeczy. Coś jeszcze ciekawego powiesz? Tak, na tym poziomie będzie dużo takich drzwi, które muszą być otwarte przez majsterkowiców, właśnie tych z tymi młotkami. Ale no, właśnie ci bożkowie ich blokują jednak, z tego co widzicie. Tak oto pierwszy jakby z tych typów bożków, taki oto właśnie, no on jest dosyć duży, więc jego, no nie załatwimy szarze, musimy tutaj użyć naszego supa ognia! Okej, druga wolna, chodź tutaj, puść te drzwi i tak dalej. Okej, on jest bezpieczny, my idziemy jednak jeszcze tutaj w lewo. Mamy tutaj takie oto robaczka. Zawsze miałem te odgłosy, które one wydają takie jaj! Nie wiem, coś w tym typie. Zawsze mnie to bawiło, nie wiem czemu. Wiecie, takie jaj! Takie pieskowe robaczki, nie wiem. Okej, tu jest jeszcze parę klejnotów do zebrania, mniej więcej właśnie były jeszcze za nami. I znowu jaj! Zas. Chyba mi się ten odgłos nie znudził. Napadnie mi się, nie wydaje mi się, żeby on mi się znudził jakoś. Okej, tu jeszcze parę klejnotów czerwonych. I to chyba wszystko, teraz idziemy tutaj pod wodę. Tak, mniej więcej dlatego właśnie tak osobiście polecam najpierw przejść przez Kolosu, dopiero potem przejść do źródeł bożków, żeby właśnie móc potem właśnie zanurkować się pod tą właśnie wodę tutaj na początku poziomu, żeby się potem nie musieli tutaj wracać. Jeszcze jakieś klejnoty chyba już... A, tu jest jeszcze jest ich parę w tych oto buteleczkach. Tu jeszcze jeden niebieski i idziemy przez... O, tu jeszcze jakiś... No bym przegapił, okej, teraz idziemy przez to... przez ten oto podwodny tunel. I gdzie my teraz jesteśmy? Okej, jakiś ukryty majsterkowicz jakimiś tam klockami Lego, nie wiem. Co powiesz? Okej, czyli mamy trzy łamigłówki do rozwiązania. Jaka jest pierwsza? Okej, to jest pierwsza łamigłówka i dzięki znowu za checkpoints. Okej, pierwsza polega na tym, że musimy wszystkie te klocki fajnie, żeby one były żółte, czyli takie oto właśnie zaświecone w ten sposób.
I jak to działa właściwie w tej mamikówce? Otóż jeżeli na jakiś klocek naciśniemy, to... Tak, on jeżeli jest zgaszony, to on się zapali, albo no jeżeli jest zapalony, to on zgaśnie. I tak samo to działa ze wszystkimi sąsiednimi klockami. One też, jeżeli są zapalone, to zgasną, jeżeli są zgaszone, to się zapalą. Więc to jest taka prosta zagadka, po prostu wystarczy skoczyć tak. Na ten drugi róg, trzeci. I czwarty, haha, naprawdę proste. Właśnie, ten gość ma chyba Spyro za debila, skoro się dziwi, że tak, że wow, Spyro, udało ci się i tak dalej. No przynajmniej na takich głosach miał powiedzieć, wiecie, zaprzek konny i tak dalej. Ach, ten zaprzek konny. Chyba z tego też będzie jakiś, nie wiem, nowy tekst filmowy. Naprawdę nie mam pojęcia, czy będzie, ale zobaczymy to jeszcze pewnie, może w Niemczech, w dalekiej czy w bliskiej przyszłości. Okej, więc teraz idziemy dalej w głąb tej oto krainy. Tutaj mamy jeszcze parę klejnocików. Takie klejnociki koguciku. I takie oto kolejne typy bożków z szaszłykiem, i tarczą. I tak oni są z kolei odporni na atak ogniem, więc możemy na nich tylko tutaj szarżować, żeby ich móc zaatakować. A tu nie jestem pewien, czy da się ich jakby zaatakować od tyłu ogniem. Nie jestem pewien, czy to tak też przy nich działa. Ale jeżeli tam nie wiem, chcecie, to próbujcie. Ok, to jest kolejny typ bożków, no to właśnie ten sam, co tamten z tamtą pianką, wiecie. To jest to samo właściwie, tylko że tylko trochę wyższy i na inny wygląd, tak dalej. Jego też wystarczy tylko zaatakować słupem ognia. Słupem ognia, przepraszam. Ok, to wszystko z głowy chyba, ok, więc idziemy dalej. I znowu Zoo, co powiesz? Powiedz mi coś, czego nie wiem. Wieku. A wiecie, na co wpadłem? Powiedz coś, czego nie wiem. Zoo? Ja nie mogę. No cóż, w końcu się uczę od najlepszych. Nieważne. Okej, teraz idziemy dalej w głąb tej krainy, czyli do bosków. Więcej tych szaszłykowców. Wow, myślałem... Dziwnie jakoś tak na niego skoczyłem i zeskoczyłem. To było trochę, no... nietypowe. Tak, tu jeszcze jest parę klejnocików. No tak, przymknijcie to trochę, jednak no, trochę czasu będę na te zbieranie klejnotów tutaj spędzał, żeby jednak sobie taki tak cały czas zbierał. Bo tak mówię, chcę jednak mieć to wszystko tutaj ukończone na 100% tę całą grę. Tutaj życie, żebyście chcieli. I tu już będzie sekcja czwarta tego oto poziomu, chyba najkrótsza ze wszystkich, bo tu widzicie, jest tylko taki oto... Taka oto prosta ścieżka, tylko jeden przeciwnik, nic więcej. Chodź tu, get over here! Bo też jakieś buteleczki. No i kolejne drzwi otwarte. O, chwileczkę, chyba o czymś zapomniałem, więc... Chyba wydnę, bo jak mówię, jest coś, o czym zapomniałem. Okej, o czym zapomniałem, to o tym gościu. Otóż on się tu pojawia, jeżeli już rozwiążemy jego pierwszą amigówkę. Tą właśnie z tymi klockami, więc co powiesz tym razem? Co masz dla nas? Okej, druga polega na tym, że musimy tego to wielkiego bożka nakarmić rybami. Jednak też Bat nam o tym mówi, że jednak jest on trochę wybredny i je tylko określone typy ryb. Więc okej, przejdźmy do tego, no, do tej amigówki. Tego bożka karmcie tylko rybami niebieskimi i pomarańczowymi, czerwone mu z kolei szkodzą. Jeżeli mu dacie czerwoną rybę, to on wypluje trzy jakieś tam ryby, które już miało połknięte przedtem. No, póki to są same zielone, jak mówię, a czy zielone, niebieskie i pomarańczowe. Nie jestem daltonistą. No już 7 bicie to jest całkiem szybkie. O, tutaj już zmiana na tych kolejnych, gdzie się powstrzymałem, całe szczęście. Całkiem nieźle u mnie z refleksem z tego, co widzę. Czerwono. O, okej. I niebieska, okej. Niebieska. No i dobra, no już teraz on ma dla nas tylko już tę ostatnią trzecią amigówkę. Więc cięcie tam, gdzie byłem przedtem, no przedtem jak właśnie sobie wspomniałem, że zapomniałem o tym gościu, więc cięcie. No dobrze, skończyliśmy gdzieś tutaj ostatnio, więc idźmy. Zoo!
Dzięki, ale mi to nie przeszkadza, skoro mam kamerę aktywną i tak dalej. Okej, piąta sekcja tego poziomu, tu mamy też jeszcze więcej przeciwników. I tak, tam właśnie był ten cały bad, ten gość odłamił główek i na chwilę do niego dojdziemy. Tylko jeszcze wszystko w okolicy pozbieram. Okej, więc... pogadajmy z tym gościem i... co masz dla nas? Okej, ta łamigłówka polega na tym, że musimy nacisnąć te guziki w odpowiedniej kolejności, jednak... no, ten gość ma tylko pierwszy guzik, który jest w tej, no, w kolejce. I tak, kolejny guzik musi mieć coś wspólnego z tym naciśniętym poprzednio. Więc na przykład tutaj właśnie mamy... a ten musi mieć wspólny albo kolor, albo kształt, albo symbol. Na przykład teraz właśnie widzimy, mamy tutaj naciśnięty taki oto niebieski kwadrat ze symbolem gwiazdy. Więc musimy znaleźć coś, jakiś inny guzik, który ma z tym tutaj coś wspólnego. Na przykład ten ma wspólny kolor, więc ten będzie drugi. Trzeci będzie na górze, bo tu jest znowu trójkąt. Czwarty będzie ten, bo ma symbol księżyca. Piąty będzie ten, jeśli chodzi o kolor. I ten będzie ostatni. Łatwe i nigdy się ta kolejność nie zmienia. Cały czas jest tak samo. Okej, czy ta bot sugeruje, że wszystkie smoki są głupie? Nie wiem, tak przynajmniej go rozumiem. A dobra! Kolejna kula do naszej kolekcji. Już która chyba ósma, jak dobrze liczę, tak jest już ósma kula. I to trochę chamskie, że gra nas tutaj teleportuje do początku poziomu, więc cięcie znowu, jak mówię, to jest trochę chamskie zagranie. Ale po prostu muszę wyciąć. No okej, to już jest właściwie koniec poziomu, więc teraz tylko wejdę po tych schodach i pogadam o z tym tutaj. Ale Spyro chce wakacje, a nie pracy, coś to oszalał, dobra. Bierzemy talizman, numer 3. Trochę to wygląda jak, nie wiem, taki zielony hydrant, ale bez obrazu oczywiście. No dobrze, jeżeli jednak są takie dwie ścieżki do przejścia, na przykład mamy tutaj właśnie jeszcze takie schodki do takiego oto strumienia wody, na którego końcu jest jednak wodospad, który nas trąci do wcześniejszej części tego poziomu. Więc tu jeszcze mamy parę klejnotów. Zbieramy, wracamy, bo tu już więcej, jak mówię, nie ma nic do roboty. Tylko jeszcze wystarczy tylko nam pójść w tą stronę. Tak, to będzie takie dużo skakania, ale no uwierzcie, to jest konieczne, żeby jeszcze tam trochę tych klejnotów zebrać. I na dole mamy jeszcze kolejną sekcję, taką oto sekcję jakby szóstą. Mamy właśnie jakieś takie tańczące dziewczyny hula, coś takiego. I pośrodku jakieś, nie wiem, pokażcie, niech nas spojrzy. No, nie chciałem skoczyć, ale dobra, niech wam będzie. Okej, tu jest takie oto jakieś, nie wiem, jakiś wielki bożek napojów z parasolką, coś takiego. I mu nie możemy nic zrobić, tylko cały czas to swoje uka wali, wiecie, i tak dalej. Okej, i tu jest jeszcze jakaś dziewczyna właśnie uwięziona.